Szczypce. Dźwięki. Płyn irygacyjny. Okej, dalej, lepiej. Okej, skalpel mi podaj. Dzięki. Powiem panu szczerze, że ostatni raz widziałem operację mózgu podczas praktyk. Zabiłbym za to w pana wieku. Skalpel. Widzi pan, ja nie mogłem zasnąć przez pół nocy. Na razie moim największym osiągnięciem jest wycięcie wyrostka. Spokojnie, czym tu się stresować? To tylko krwiak. W czasach, kiedy uczestniczyłem przy bardziej skomplikowanych operacjach, miałem dużo poważniejsze przypadki. To było fascynujące. Tętno spada. Miałem wtedy propozycję pracy w John Hopkins Hospital w Ameryce. Doktorze, tętno spada. Podaj mi płyn irygacyjny i odchyl szerzej płat przedczołowy. Tętno stabilne. A dlaczego zrezygnował pan z wyjazdu za granicę? Za dużo pan widział? Nie, wręcz przeciwnie. Chciałem widzieć dużo więcej. Lecz niestety nie mogłem się w pełni oddać medycynie, tak jak tego chciałem. Powiem ci, że czasami naprawdę tego żałuję. Co się stało? Podaj mi lusterko i więcej płynu irygacyjnego. Otwórz szerzej płat przedczołowy. Tak, teraz jestem pewny. Czego jest pan pewny? Podaj mi kartę pacjenta. Wszystko w porządku? Zamykamy czaszkę? Spójrz na prawą półkulę, tuż nad płatem przedczołowym. Widzę zgrubienie. Lekko odbarwione. Tak, to guz. I to jest takie śmieszne? Spokojnie. Mamy wszystkie narzędzia i wiem, jak go wyciąć. Przecież go tak nie zostawimy. Czekaj, przecież sam pan powiedział, że nie robił pan takich operacji od 20 lat. Poza tym pacjent leży już ponad godzinę z otwartą czaszką. Powinniśmy zakończyć operację. Tak, ale równie dobrze guz go może zabić w każdej chwili. Nie tak to powinno wyglądać. Jest to zbyt ryzykowne. Potrzebujemy zrobić więcej badań, przeprowadzić tomografię, dać odpocząć pacjentowi i przygotować go do następnej operacji. W tym momencie możemy go zabić. Nie tak powinno to wyglądać. W takim razie zrobię to sam. Nie przepuszczę takiej okazji. Jakiej okazji? O czym ty mówisz? Wariat! Zawsze byłeś uparty. Obiecaj, że z tym skończysz.